Cześć, witam. Polno-kwiatowy tak książkowy. Przyszedł mi na niego pomysł podczas spaceru z moimi psami, a my spacerujemy tutaj po niedalekim polu. I jak sobie tak idziemy miedzą, na której rosną bardzo ciekawe rośliny, to po lewej łan pszenicy, po prawej łan żyta, z tyłu łan owsa i z przodu łan jęczmienia. Więc pierwsze hasło tego tagu to jest zboże. Czy wiecie, że zboże kwitnie? Tak, ma bardzo niepozorne kwiatuszki przy kłosie i pachnie. Kiedy zboże kwitnie, to zapach jest, unosi się nad łanami, taki słodkawy zapach. Zboże kwitnie. No i książki, które mi się ze zbożem kojarzą, no to oczywiście wszyscy znamy je, ponieważ zboże to jest bardzo ciekawy wyraz ortograficzny. Jego wyrazy pokrewne i cała rodzina wyrazów jest ciekawa ortograficznie. Borżysko, bożeńcy, bo i tak dalej, i tak dalej. Zboże to żniwa. No i właśnie żniwa są opisane tak. W Nadniemnem, to wszyscy wiemy, w Chłopach, tu jest bardzo mało, co mnie to zaskoczyło, mniej niż chyba Wykopki. No i w Nocach i Dniach, ale no, żniwa, zboże, to jest bardzo popularny temat, pojawia się. I tu będzie konkurs oczywiście z nagrodami. Pytanie jest takie, w której powieści współczesnej podaj tytuł i nazwisko autora oraz nazwisko bohatera. Bohater zamienia podczas żniw sierp na kosę, czym wprowadza rewolucję techniczną w rolnictwie. Powtórzę jeszcze pytanie na końcu, a teraz przechodzę do drugiego hasła, czyli kiedy tak patrzę na te łany, to w tych łanach coś tam się czerwieni, coś tam się błękici, coś tam się żółci, a przede wszystkim czerwieni. I to są maki. Dzięki makom łan jest, można powiedzieć o nim, że wszystko czerwone w tym łanie. No i z tym mogła mi się skojarzyć tylko jedna książka. Joanny Chmielewskiej pod tytułem Wszystko czerwone. Akcja dzieje się w Danii, wśród Polaków tam zamieszkujących. Ktoś kogoś zabija i wszystko jest czerwone, ale nieodmiennie. Czytam tę książkę i ona mi nieustannie poprawia humor, dlatego że inspektor prowadzący to śledztwo, duński, posługuje się językiem polskim w formie staropolsko-ewangelicznej i na przykład takie pytania, gdzie reszta kadłuba spoczywa, no nieustannie poprawia mi humor. A więc maki się nam kojarzą, wiecie z czym, czerwone maki pod i, ale to jest bardzo kwiatek, którego do domu nie można przynieść, bo on jest delikatny i szybko płateczki mi odpadają, ale polecam Wszystko czerwone Joanny Chmielewskiej ze względu na dziwolągi językowe. Teraz co? Haber. No oczywiście, błękitnieją habry i bławatki. Sprawdziłam, czy haber i bławatek to jest to samo. Tak, to jest to samo. On ma tysiące nazw, na przykład modrak. Nie wiem, jak tam, gdzie mieszkacie, w tym regionie się nazywa haber, czyli bławatek, jak go nazywacie, ale u nas to jest, no to zresztą, no co ja tu będę? I polecam książkę Anny Bolawy W ciemność. W ciemność to jest opowieść o kobiecie, która zbiera zioła i różne inne rośliny lecznicze i sprzedaje w skupie, ale jest to też powieść o autodestrukcji, o zapadaniu się w sobie, powieść szalenie sensualna, sensoryczna i jakbyście chcieli to nazwać. Zapach zbieranych ziół i kwiatów, lipy, no czuć z tej książki na odległość. Zaznaczam, że wszystkie rośliny, o których tu mówię, mają zastosowanie w jedzeniu, aptece albo w kosmetyce. Czyli każda z tych roślin zawiera jakąś wartość, którą ludzie wykorzystują. Więc polecam Anna Bolawa W ciemność. No naprawdę rewelacyjna książka człowieka rośliny. Co tam ja dalej mam? O, oset. Oset zwany też łopujanem. On ma tak
taki fioletowy, przepiękny kwiat, że nie wspomnę o tych rzepach, które się rzuca. No i jest bardzo trudny do obcowania z łopianem i ostem. Tak jak ostem i łopianem mogę nazwać bohaterkę powieści Marii Kuncewiczowej pod tytułem Cudzoziemka. Róża Żabczyńska z powodu tam pewnych przejść życiowych jest jak oset. Ona, do niej nie można się zbliżyć, bo ona ukłuje każdego, kłuje każdego. Tym swoim kłuciem zamęcza męża, dzieci, rodzinę wokół. Kłuje każdego, jest jak oset, do którego się zbliżyć nie można, a jednocześnie polecam przeczytanie Cudzoziemki. Ja tak lecę po łebkach po tych książkach, ponieważ no każdą z nich już omawiałam i wszyscy te książki znamy, więc to są takie tylko skojarzenia i hasła dla tych, którzy jeszcze książki nie znają, książek nie znają, żeby koniecznie je przeczytali. A teraz im się nasunęła myśl, jaka to jest taka myśl regionalna. Tu u nas mówimy idę na pole, to znaczy idę na pole, ziemniaki, zboże. A kiedy wychodzę na podwórko, mówię idę na dwór. Ale są takie regiony w Polsce, w których idę na pole, to znaczy idę na podwórko, na dwór. I ciekawi mnie, jak w tych regionach mówi się idę na pole, w sensie na pole zbożowe i ziemniaczane. Taka dywagacja językowa, ale wierzę, że Wy pomożecie mi ją rozstrzygnąć. To był co tam? Łopian czy tam oset, tak? Co tam jeszcze? Koniczyna. Przepięknie pachnie koniczynka. No i koniczynka jest przysmakiem. Przysmakiem królików oraz czterolistna koniczyna. To jest Wodnikowe wzgórze napisane przez Richarda Adamsa. O plemieniu, sforze, grupie królików, które sobie mieszkają na łące, ale ta łąka ma zostać zalana, więc szukają nowego miejsca do życia i znajdują. Jest to Wodnikowe wzgórze. Ujawniają się tutaj wśród królików pewne charaktery. Opis przyrody przecudny. Warto przeczytać, sfilmowane N razy, a więc królik i koniczyna. To mi się kojarzy. Koniczyna jakie płateczki, nie jakie kwiateczki ma? Białe, a ta druga ma takie fioletowe. Dobrze, koniczyna. Co teraz? Zwłaszcza teraz, kiedy sobie idę na pole z moimi psami, to dlatego, że bardzo dużo padało, to na miedzy bardzo wysoka jest trawa. Odmiany traw są różne. Tysiące odmian traw na pewno znamy. I wśród takiej trawy się, jak to wpłynąłem na suchego przestór oceanu, wóz wnurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Właśnie, to ja tak brodzę, a moje psy to tak wyskakują. Hop, hop, spośród tej trawy, bo tak to muszą sobie takie wężykiem wśród niej kroczyć. Dzisiaj coś mam, jakieś dziwne odpały literackie. No i trawa. Trawa to jest Marlen Haushofer, Ściana. Omawiałam tę książkę o kobiecie bezimiennej, która zostaje odcięta przez tajemniczą, przezroczystą ścianę od reszty świata i żyje sama po tej stronie ściany ze zwierzętami, wędrując przez łany traw ze swoim psem, swoją krową i swoim mężem krowy, czyli bykiem. A więc mnóstwo traw. Ona robi też sianokosy, żeby zrobić zapasy na zimę dla swoich zwierząt. A więc trawy, bujność traw, to też coś było, tylko nie pamiętam co, ale Wy pamiętacie. Bujność traw, polecam, już jestem po którymś czytaniu Ściany, nieodmiennie, bardzo i coraz bardziej mi się podoba. Ściana, Marlen Haushofer. Co tam ja teraz mam? Babka lancetowata. Babka lancetowata to wiecie, listeczki takie. Babkę lancetowatą można używać na dwa sposoby. Urwać listek i tam zostają takie wąsiki i po tych wąsikach można wróżyć na podstawie tych wąsików coś o mężu, narzeczonym, chłopaku. Pamiętam, że myśmy wróżyły bardzo. I kwiatuszek jest taki wysoki, a babka lancetowata służy też do okładów na jakieś tam spuchnięte miejsca.
Babka lancetowata, no to babka, no to kobieta lancetowata, kobieta z lancetem. Lancet to jest takie narzędzie chirurgiczne. No i od razu sobie pomyślałam o książce mówiącej o jakiejś lekarce wybitnej, ale trafiła mi się książka super, świetna, naprawdę świetna, wydana przez moje ulubione wydawnictwo Austeria. Książka nosi napisana przez Rafała Skąpskiego i nosi tytuł Panny z Genewy. Autor wyjaśnia we wstępie, dlaczego taki tytuł i skąd taki tytuł i o kim jest ta książka. Czytam. Wróćmy do Genewy i do tych studentek, które będą przewijać się przez karty tej książki. Mianem Panen z Genewy objąłem cztery studentki genewskiej uczelni. To Zofia Garlicka, Natalia Zandowa, Klementyna Songajłowa oraz Wanda Tokarzewska. Czyli to są kobiety, które na przełomie wieków studiowały w Genewie medycynę. Każda z nich została wybitną lekarką. Natalia Zandowa, tak, została wybitną lekarką neurolożką. Garlicka to była ginekolożka i wszystkie one zostały wybitnymi lekarkami. A autor opowiada tutaj o ich losach. Losach z początku wieku, losach podczas I wojny światowej, po odzyskaniu niepodległości, podczas II wojny światowej i po niej. Szczególnie tragiczne są losy dwóch bohaterek, to znaczy Zofii Garlickiej i Natalii Zandowej, które zostały, nie, Zofii Jankowskiej i Zofii Garlickiej, tak, które zostały zamordowane w Auschwitz. Oto one. Dlaczego trafiły do Auschwitz? Do Auschwitz trafiły przez pewnego Anglika, który może niespecjalnie, ale swoją lekkomyślnością spowodował, że ich schronienie zostało zdekonspirowane i kobiety zostały aresztowane. A ten Anglik to Anglik, a w zasadzie Szkot, John Harrison Crawford, który przez swoje zachowanie ściągnął na te kobiety właśnie gestapo, zostały umieszczone w Alei Szucha, a następnie zamordowane w Auschwitz. Tym zamordowanym w Auschwitz Zofia, co ja gadam, Maria Dąbrowska poświęciła jedno ze swoich opowiadań, ponieważ ze Zofią Garlicką była bardzo zaprzyjaźniona. I to jest w piękny letni poranek opowiadania Zofii Naukowskiej. To jest Pamięci doktor Zofii Garlickiej zamęczonej w Oświęcimiu. Któregoś dnia w maju 1942 roku to się stało, kiedy one zostały aresztowane, właśnie jak mówię, poprzez nieodpowiedzialne działanie tego Anglika, i kiedy Niemcy odwozili je do Alei Szucha, ten Anglik krzyczał tak: Forgive me, will you forgive me? To było po angielsku, przepraszam, wybaczcie mi, czy wybaczycie? Po wojnie ten Anglik chciał się skontaktować z rodziną jednej i drugiej lekarki, ale żadna z rodzin nie chciała z nim rozmawiać, czyli taki zdrajca. No, tu przeczytacie opowiadanie i przeczytajcie książkę. Losy polskich kobiet, polskich lekarek były skomplikowane, tragiczne, ale były to kobiety bardzo, bardzo odważne, dzielne, silne, ponieważ przecierały szlaki dla lekarek polskich w różnych częściach świata nawet. Świetna książka, naprawdę świetna. Poleca zresztą ją Marian Turski, a to bardzo dużo znaczy. Czyli Rafał Skąpski, Panny z Genewy. Babka lancetowata, czy to wszystko? Nie. Jeszcze kiedy idzie się drogą, jedzą, to przy brzegu, zazwyczaj przy brzegu pola, no to ja nie wiem, przy brzegu pola rosną
kwiatki, takie różowe kwiatuńki, to jest polny groszek. Nie ma piękniejszego zapachu na świecie niż polny groszek. Dalej rosną polne róże, pachną wspaniale, a z ich owoców robi się konfiturę różaną umieszczoną w pączkach, pączusiach. I teraz co mi się skojarzyło z polnymi różami i groszkami? Skojarzył mi się taki tekst. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków 1000. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy. O 1000 więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi strach romantyczny, wierny. Dla ciebie mały ogrodnik posadził pnące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. I z róż naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo. Oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże, na modłę wiotkich powoi, pną się i pną po murze. No oczywiście, już wiecie, bo to klasyka nad klasykami, piosenka Ewy Domarczyk. Więc po obejrzeniu tego właśnie tagu, posłuchajcie sobie piosenki Groszki i róże Ewy Domarczyk i nie zapomnijcie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. W której ze współczesnych powieści podaj tytuł i nazwisko autora. Główny bohater, podaj nazwisko bohatera, prowadza rewolucję agrarną, zamieniając sierp, którym do tej pory się żniwowało, na kosę. I jak to jest z tym polem? Iść na pole i iść na dwór. I jeszcze jedno, zachęcam do... Kogo nominuję do tego tagu? Bardzo mi się chce nominować Zuzannę z kanału Biblioteka z Kotem, bo ona na pewno poleci poezją. Bardzo mi się chce nominować Kingę z kanału Kin Czyta, bo nie wiem, jakie są bliskie spotkania Kingi z Polem i tymi tam Krwawnikiem Pospolitym, czy jak ten drugi się nazywał, Krwawnikiem Pospolitym, więc wykonanie tego tagu może być bardzo ciekawe. I Magdę z kanału Poczytajmy Coś, bo Magda jest tak wrażliwą osobą zaprzyjaźnioną z roślinami, że na pewno wykonanie tego tagu będzie bardzo ciekawe. A więc życzę przyjemnego oglądania, a potem pójdźcie o dziadki. Pójdźcie wszyscy, no widzicie co się ze mną dzieje. Pojedźcie na pole, w pole, albo jak to tam w innych regionach się mówi, powąchajcie, posłuchajcie, popatrzcie na to, co kwitnie, rośnie, również na miedzy. Jak to tam miedza, pamiętam, jak ona tłumaczyła swojej kuzynce ze Stanów Zjednoczonych. Dobra, skończę z tymi dywagacjami. Miedza, a u nich to co? Border, czyli co? Granica. Dobra, skończyłam, bo już się mi od tych zapachów zaczyna majaczyć. A więc zapraszam do dyskusji o kwiatach polnych i roślinach rosnących na miedzy. Dziękuję, do zobaczenia.